Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Spędzicie, bo zaczynamy od driftu samochodem z napędem naprzód. Nie wiem, czy powinienem to robić, bo tutaj mamy jeszcze do wyzwania kilka samochodów na pojedynek. Więc lepiej chyba z nimi tutaj troszeczkę powojować, a pamiętam jeszcze na nich niezły sposób. A tak na marginesie, spojrzałem sobie na moją serię, którą nagrywałem kiedyś z Undergrounda 2 i to jest bardzo ciekawe, bo zwróciłem uwagę na tą samą rzecz na samym początku tamtej serii, co teraz, czyli na to, że pad od Xboxa jest obsługiwany. Co prawda ja wtedy miałem pad od Xboxa 360, teraz mam pad od Xboxa One, ale to nie ma żadnego znaczenia, te pady są i działają. Znaczy, są podobne i działają tak samo praktycznie. Może te gałeczki w tym nowszym padzie troszeczkę lżej sobie działają. Chodzą po prostu, nie? Jest troszeczkę przyjemniejszy do obsługi pad. Aczkolwiek tamten pad też był bardzo fajny i też zdecydowanie, jeśli znajdziecie go gdzieś tam na Allegro taniej, to polecam sobie go kupić do właśnie takich gier jak ta. Bardzo fajnie się gra i zdecydowanie urozmaica rozgrywkę, jeśli ktoś właśnie zastanawia, czy przesiąść się z klawiatury na właśnie taki kontroler. Naprawdę jest to bardzo fajna inwestycja na długie miesiące, jak nie lata. No, ale ciekawe jest to, że właśnie zwróciłem na tą samą rzecz uwagę i po prostu niektóre rzeczy chyba nigdy się nie zmieniają. Lucek się nigdy nie zmienia. Czy wiadomo, że tam jakoś poglądy mogą ewoluować i sam człowiek sam w sobie może się troszeczkę zmienić, ale no w gruncie rzeczy na te same uwagi, na te same rzeczy zwracam uwagę. Dalej, tak jak sobie oglądałem tę serię z Undergrounda 2, dalej na te same rzeczy zwracam uwagę, czyli na przykład, że chciałbym mieć Mitsubishi Eclipse'a drugiej generacji. I też na początku, tutaj jak zaczynałem ten pierwszy odcinek, zwróciłem uwagę na Toyotę Corollę, że chciałbym ją sobie wybrać, że jest to fajna alternatywa dla Nissana 240SX. No i już miałem wybrać Corollę, ale jednak coś mnie podkusiło, żeby wziąć samochód, którego nigdy na 110% nie brałem, czyli Peugeota. No i tak sobie oglądam tą serię i patrzę, wybrałem Toyotę Corollę właśnie wtedy. Także no, coś w tym jest jednak. Niektóre rzeczy się rzeczywiście nie zmieniają. Próbuję tutaj ograć, co mnie tam goni, chyba Miata. Coś mnie tam goni strasznie i jest kilka sposobów, jak można to zrobić. Pierwszy to pokazywałem Wam teraz, że można pod wiaduktami przejechać i zmienić tor jazdy. Drugi sposób jest taki, że na przykład, tylko że to raczej przy szybszych samochodach, że szybko zmieniamy kierunek jazdy w momencie, kiedy zbliża się do nas przeciwnik. Czyli na przykład dojeżdżamy tutaj do rozjazdu, nie dajmy się wyprzedzić oczywiście, dojeżdżamy tu do rozjazdu, on się tam rozwalił i teraz zjeżdżamy sobie tutaj, tylko że on powinien być bliżej nas, nie wiem czy teraz zdążył przyspieszyć. O, i zobaczcie, ostatnie metry zdążył przyspieszyć, no cholera. Czasami te boty się gubią gdzieś na rozjazdach i zjadą w zupełnie inne miejsce niż powinny. Dlatego warto sobie tutaj kombinować, zwłaszcza jeśli bot jest bardzo blisko nas, wtedy zdecydowanie łatwiej jest go oszukać. No a w takim wypadku zobaczcie, parę metrów przed końcem dosłownie mnie podgonił, nie dał się zostawić, ale możemy zrobić tak i dupa. Ja pierdzie, no właśnie, to jest problem, czasami to nie wychodzi. Najlepiej właśnie na rozjazdach, jak zjeżdżamy z obwodnicy, czy z jakiegoś wiaduktu. Wiecie co, ja sobie chyba zmienię muzykę, bo tutaj można sobie dostosować muzykę, czy chcemy, aby jakiś utwór leciał nam podczas jazdy, czy w jakiś, jakoś tam w menu podczas tuningu. Ponieważ tutaj w garażu będziemy spędzać zdecydowanie mniej czasu niż w jedynce, więc tych takich fajnych hip-hopowych kawałków nadających no taki klimacik tej grze no nie usłyszymy zbyt często, tylko będą leciały takie rockowe kawałki, które bądź co bądź słyszeliśmy w Undergroundzie 2
najwięcej razy i no są one już takie, no przejadły mi się przynajmniej. Okej, jeszcze jest jeden taki sposób, że możemy na przykład przeciwnika w ten sposób zepchać i wtedy przejmujemy prowadzenie i staramy się oczywiście jak najdalej oddalić. To jest kolejny trik, z tym, że on potrafi też... uwaga! Jest, udało się. On potrafi też czasami szybko nadgonić. Jeszcze jedną fajną rzecz zauważyłem w stosunku do starych serii, starej serii z Undergrounda 2. Chodź tu. To jest fakt, że tam miałem troszeczkę jakiegoś gorszego moda graficznego i miałem rozciągnięte zegary. Teraz te zegary rzeczywiście są fajne, okrągłe. No i myślę, że zdecydowanie lepiej to wygląda, łatwiej, fajnie się to ogląda dla was. Okej, okay, mamy prowadzenie, więc ta sama taktyka. Zobaczymy, co zrobi. A, rozbił się o ten. No to czyli chyba mam już w kieszeni. No warto sobie to porobić, bo to zawsze dodatkowa kasa w kieszeni. $100 odzyskał prędkość i mnie goni. Jedziemy teraz, no teraz się zbliżamy. Ja nie wiem, oni mają jakieś szybsze samochody, czy jak? Cholera. Nie, no to jest poziom trudny. I tutaj trzeba stosować takie sztuczki, żeby nam się udało gdzieś tutaj dojść. Mam nadzieję, że dostaję z tego tytułu jakoś więcej kasy, ale chyba zawsze za te outruny było te $100 i nie więcej, także tutaj tam jakiejś rewelacji nie ma. Jest jeszcze kolejny sposób na rozwalanie boty, jak je wyprzedzimy tutaj, tylko trzeba mieć szybki samochód, nie? Jak je wyprzedzimy w tym miejscu, one czasami się bugują i zawracają, tak? W ten sposób. Muszą być po drugiej stronie tej takiej bariery. I można je szybko załatwić. No i rozjazdy oczywiście, bo tak jak jedziemy z nimi na prędkość, to no ciężko bardzo jest je rozwalić. Znowu Mazda miata, masakra. To jest zresztą Mazda drugiej generacji. Ostatnio się interesowałem tymi Mazdami. To są fajne samochody, naprawdę. I znowu. Czasami ten odwrót się nie udaje, bo okazuje się, że przeciwnik właśnie zyskuje prowadzenie i jedzie wtedy w drugą stronę. I mamy my przerąbane. Ale jak teraz te samochody są dość wolne, więc jakoś to wychodzi. Tu jeszcze można zgubić, bo tu jest dość gęsty ruch uliczny. Z tym, że boty, które jadą za nami gdzieś tam daleko, one chyba nawet nie mają wyświetlanych tych botów. W sensie trafików, no nie? I po prostu jadą tak, jakby nie było nic, tak coś czasami to wygląda. Teraz spróbujmy sobie innego triku. Tutaj trzeba mieć też raczej szybszy samochód. I teraz się oddalamy, on musi tam wyhamować, zaraz bardzo, bardzo szybko zawróci. Właśnie w tym momencie zawrócił, też tak możemy się z nim pobawić. No najlepsze są chyba i najbardziej skuteczne rozjazdy. Z tym, że tutaj z kolei też trzeba mieć szybsze auto, tak? Bo ten przeciwnik zbliża się do nas ze znaczną prędkością, jak teraz. I pyk. Próbujemy. No i właśnie, on jeszcze był za daleko, żebyśmy mogli tutaj zrobić go w konia. Ale jak najbardziej to jest chyba najszybszy sposób ich rozwalania. Poza tą ścianą, którą wam pokazałem przed chwilą. W ogóle tak lifehackowo się zrobiło w tym odcinku. Nie, to nie o to chodzi, ale no, wiecie, chcę czymś wypełnić ten czas, kiedy ich niszczę i dlatego wam opowiadam o moich różnych trikach w tej grze. A może teraz akurat ktoś gra, bo na ostatnim live'ie właśnie dzwoniłem do jednej osoby na telefon i powiedział, co mi się zrobiło bardzo miło, że właśnie gra sobie w Undergrounda i ogląda sobie live'a mojego. I mu jest przyjemnie. No, bardzo fajnie mi się zrobiło też, bo komuś mogę też umilić dzień czy granie w ten sposób. To jest spoko. No i dobrze, i zobaczcie, teraz go wyrolowałem w ten sposób. Już myślałem, że szala zwycięstwa przejdzie na jego stronę. Ale patrzcie, jak szybko nagle się odwrócił. I udało się. Mało brakowało. Okej, wygląda na to, że chyba mamy załatwione wszystko, więc no chyba ten długo wyczekiwany drift, czas nadszedł na niego, trzeba go zrobić sobie. No i zastanawiam się właśnie, jak będzie wyglądało driftowanie samochodem z napędem naprzód w tej grze.
Nie mogłem się oprzeć pokusie, no też chciałem sobie sprawdzić sterowanie i przetestowałem sobie wszystkie tryby w quick race'ach, czyli dragi, drifty i sprinty. No i driftowałem sobie jakimś samochodem z napędem na tył. I no jak mamy ten samochód ze słabymi osiągami, to na początku jest lipa. Te wszystkie cutscenki znamy, ale warto sobie troszeczkę przypomnieć. Pamiętam, że się zawsze jarałem tym Skyline'em i wtedy się nie zastanawiałem, kurde, ten samochód ma napęd na 4 koła, a wariuje tak, jakby miał napęd na tył tylko. Ale okej. Są te też Skyline'y przerabiane tylko na napęd na tył. No ale tutaj w Need for Speed'zie mamy napęd na 4 koła. Te paskudne tylne zderzaki, no masakra, wiocha. Wiocha straszna. I co? Zobaczcie, tutaj driftujemy sobie razem z innymi botami. Możemy na przykład kogoś tam udupić. I te drifty teraz są trudne, bo ja mam no nie najlepszy samochód do driftów. Jestem trzeci już teraz. Także tutaj tylko strefa. I próbujemy coś zdziałać. Oczywiście im większy kąt, tym lepszy. Im jak jesteśmy w strefie, dostajemy chyba podwójnie punkty. Jakoś tak to tutaj działa. No i nie wiem, czy ja już nie mogę na tym etapie włożyć jakichś części tuningowych do mojego wozu. Niemniej nie jest to najlepsza fura do driftu. Jestem na trzeciej pozycji. Czekajcie, zrestartuję sobie. Jestem na trzeciej pozycji i nie idzie mi. Ale tu jest jedna taka też sprawa, że lepiej robić drifty rozpędzając się troszeczkę, niż próbować driftować robiąc arabskie drifty, zwłaszcza na tym poziomie tuningu samochodu. Więc tutaj nie driftować, tylko jechać i ręcznego trochę tego i dosłownie takie power slide, ja bym to nazwał driftami robić. Tak, boty robią dokładnie to samo i rzeczywiście one zdobywają tyle samo punktów co my, bo jakbyśmy je z taranowali, to by te punkty tam straciły albo zarobiły mniej. Już to kiedyś sprawdzałem, rzeczywiście jakiegoś tam golfa spychałem cały wyścig, rzeczywiście on tam zdupił. Jeszcze na koniec. No nic, udało się wygrać pierwsza pozycja, było trudno, było naprawdę trudno. Cyk. HKS, jest tutaj sponsorzy, o, nowe miasto, już, ale super. Chodzi nowa część miasta. Beacon Hill. I mamy tu drift. Tutaj mamy cyk, zobaczcie. Tylko wiecie co, ja bym chciał troszeczkę sobie ten samochód przerobić, no. Już mamy nowych gości do rozwalenia. Tutaj mamy salon tuningu wizualnego z bajerami. Niedaleko mamy salon tuningu osiągów i teraz zastanawiam się, czy w tym salonie tuningu osiągów będę mógł już coś zainstalować do mojego prawilnego wozu. To jest dobre auto do wyścigów, omówmy się, ale do wyścigów, dragów, prawdopodobnie. Też się zastanawiam, czy w Undergroundzie 2 będzie taka różnica między samochodami jak w Undergroundzie 1. I trzeba mieć na względzie jedną bardzo ważną rzecz. Unikalne części zdobywamy tylko i wyłącznie do jednego samochodu. Czyli gramy aktualnie jednym samochodem, kończymy dany wyścig. Holy shit, możemy. Cyk. Możemy już kupić sobie upgrade. Yeah. Ona za każdym razem to gada, już nie pamiętam jak to było. Ale zobaczcie. Co? Nie mam kasy. Holder. A nitro mogę kupić? Shit. Jestem spłukany. No i zobaczcie, na początku tyle możemy sobie pokupować, prawda? Fajna sprawa, ale możemy sobie jeszcze sporo hajsu poznajdywać na mapie. I na tej mapie tutaj, i na tej mapie drugiej. Możemy sobie w Outrunach, czyli tych wyścigach na 300 czy 200 metrów, chyba 300 metrów, możemy powygrywać sobie też hajsy. Znam na pamięć chyba lokalizację wszystkich warsztatów, jakie tutaj są, więc można sobie to też porobić. I myślałem, że to Skyline jedzie, a to Nissan prawdopodobnie.
Chyba. No i moja fura to już teraz śmiga, to już nie są żarty. Zobaczcie, tutaj 100 na liczniku to mamy po 8 sekundach. Kurde, jak to brzmi, to nie Nissan, to Lexus IS, 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 zatrzymaj się, bo nie widzę jakiś, ty jesteś Lexus, no. IS, coś tam. Dobrze, mam prowadzenie, teraz chodźmy tu i zobaczymy, czy się pomyli. Na razie jedzie gnój jeden. No dobra, to wykiwamy go chyba inaczej. Niech tutaj podjedzie. Nie ma czasu się, wiecie, z nimi tutaj cackać. Wow! O! Dobra, mam go. Mało brakowało, czasami zdarza się, że oni nas tutaj źle ogrywają, ale tym razem poszło bardzo ładnie. Ja robię to na początku, bo to zawsze dodatkowa kasa jest, a i chyba coś się zdobywało z tego tytułu, jak się ich wszystkich pokona. Więc sobie to robię. Chyba jakieś części się zdobywa, czy coś takiego? Jakoś tak to grało. Okej, okay. Just say the word. To ja mówię... mówię na razie. No, ale jeszcze może się rozpalić. Nie, już się tam spaprał. To nara. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy dałem ci wygrać. Okej. Nara! Hehe, to głupek. Także moja fura już super ulepszona. Pojedziemy sobie jakieś tutaj fantastyczne zderzaki zainstalować, jakieś nowe spoilery, inne pierdoły. Zobaczcie, ile tych wyścigów się tutaj pojawiło na mapce. Naprawdę jest tego dużo. Jest co robić w tej grze, zdecydowanie. To nie jest tak, że z góry mamy nakreślone, ile jest wyścigów do przejechania. Tu mamy kolejny salon. Pyk. Tu możemy naklejki, jakieś chyba malowanie zmienić. Tu mamy hajs na to od razu, żeby sobie zmienić malowanie. No, ale nie ma tak nakreślone, że 111 wyścigów, chyba 112 albo 13 było w Undergroundzie w sumie. O Jezu, ale ten warsztat wygląda shit. On zawsze się tak błyszczał? Tu możemy sobie zmienić kolor fury. Aha, do góry też. Okej. Okay. Czy mogę sobie metalik? Zablokowany, kurde, nie ma jeszcze metalika. Nie odkryli tego jeszcze. Dobrze, dajmy białe, ekstra. Cóż, więcej nie potrzeba, by chciałem tylko kolor zmienić. Dobra, super. Tu mamy kolejny warsztat. Tyle hajsu straciłem, Jezus Maria. To jest dużo, tutaj w ogóle jakoś tam milionów się nie zdobywa, tylko ma się ten tysiąc już, jakie masz tysiąc, to jesteś bogiem, możesz dużo już sobie kupić. Tak, tutaj będzie warsztat osiągów, na takim zadupiu. Te kropelki, kurde, jak ja się kiedyś spuszczałem, jak widziałem te kropelki deszczu na ekranie, przecież to grafika z 2028 roku. A nie jest jakiegoś tam, kurczę, 2004, dajcie spokój. No i kurczę, gra z 4 roku działa bez problemu. To jest w ogóle masakra. No dobrze, trochę hajsu sobie wygrałem teraz. Możemy obniżyć furę, moi drodzy. Teraz jest... O! Jak nie mogę tego kupić? No może i nie mogę. Ale kurczę, jestem biedny. Ej, odkryłem nowy warsztat, powinni mi jakieś za to zniżki dać. Sam tu przyjechałem, sam sobie znalazłem. Nie grają fair wobec mnie. To bardzo źle. Trzeba będzie to zmienić. Czy ja mam wrażenie, czy gra jest za głośna? Jeśli tak, to sorry. Popsułem całe nagranie. Nie no. Jedziemy sobie może zrobić... Te autorany troszeczkę dzisiaj tak jeżdżą, nie? To pomyśleli, oj, Lucek, co ty taki... Te autorany, co ty tam... Weź sobie jakiś wyścig, pojedź, a nie marudzisz tutaj. Jak pokonywać na 300 metrów. Każdy wie, jak to robić. Weź się ogarnij. Okej, okay, dobra. W takim razie street cross. Jeszcze są drifty, jeszcze dragi. Tu można... Właśnie, ja bym spróbował na dragach. Teraz ulepszyliśmy furę, więc teraz ja powinienem wymiatać tutaj. 4 okrążenia, bardzo szybkie 4 okrążenia. To lubię w NFS-ach.
że są bardzo szybkie cztery okrążenia, a nie jak to będzie na tych wyścigach. O, ja już, zobaczcie, jeszcze nawet nie zacząłem tego jeździć, a już narzekam. Już wiem, że to mnie będzie boleć, no. Wiem, że te wyścigi będą... Tam będzie po 10 okrążeń na naprawdę długich trasach, a tam będą jeszcze w ogóle mistrzostwa na tym. Ja nie mogę. Ja to chyba będę robił poza odcinkami, naprawdę. Ja będę robił na odcinkach tylko te ciekawsze rzeczy, no. Albo na live'ach będę jeździł te URL, o. Może coś, tak się możemy umówić. Będę robił jakieś tam szybkie zapisy z tych live'ów. Bo nie widzę tego, no, nie widzę. Ale kurde, ten samochód naprawdę, to jest, nie wiem, on jest jakiś zbugowany czy coś. On jest za dobry. On jest za dobry. Już na samym starcie takiego powera ma i świetnie się nim jeździ. W porównaniu do tych... O, shit! Mogę... Sponsora. No dobra, tu możemy... Ja pierdziu. Tutaj już zaczyna coś URL-ach. No i co? Możemy tu wybrać. Okrążenia albo drifty. No to kurde, przecież nie ma gadania. Biorę drifty. Chociaż nawet nie mam samochodu do driftowania. Także życzcie mi szczęścia. Cholera. Ale są. Jest tutaj jakiś drifting sponsora. Tutaj mamy, zobaczcie, URL, już możemy, już, kurde, na samym początku gry, a, dajcie mi spokój. Okej, okay, tu mamy hajsy. Zobaczcie, $2270. Albo nie, mówmy, że to są złotówki, okej? Okay? Czyli tak, jest jakiś sponsor i sponsor chce zasponsorować mnie jako kogoś, kto uczestniczy w nielegalnych wyścigach. To na pewno jest fantastyczny PR dla tej firmy, no. Ugh. Świetnie. No ale taki sam proceder był też w Undergroundzie 1. Cóż. No i co, możemy sobie furę ulepszyć. Zobaczcie, tu możemy driftować samochodem z napędem na przód. To taki Sebik spod Tesco nie może? Co wy mi tutaj chcecie inputować, co? Dobra, teraz pojedziemy sobie do... Albo dobra, zróbmy te drifty, mamy furę ulepszoną na maksa. Nikt nam teraz nie podskoczy. Pyk. Ej, to już są poważne drifty, to już jest... Wiecie, jedziemy sponsoring. To trzeba wykonać 110%. No i super. Kurde, to są drifty, zapomniałem. Ja sobie to jeżdżę jak street cross. Ale w sumie dobrze, że się rozpędziłem, bo patrzcie, co tu się odpierniczyło. I tak trzeba robić. Nie takie króciutkie drifty, to jak będzie miał mocniejszy samochód, to będzie się... Wow! To będzie się robiło takie kombosy. Ale teraz to trzeba pokazać sponsorowi. Ej, ja tutaj w Byview jestem najlepszy mafaker. Interesują nas tylko drifty wysoko punktowane. O, coś takiego. Dycha od razu na koncie i pierwsza pozycja w kieszeni. Tak to się robi. A później będziemy mieli mocniejsze fury, to na każdym zakręcie ma być po 700 tysięcy. Boże, jak te samochody przeciwników brzmią jak takie pszczoły, nie? Takie bzzz. Zwłaszcza te Corolle. No i okej, nawet się nie musiałem specjalnie starać. Sponsor, kurczę, w kieszeni. Elegancko. No dobra. To mamy. Gdzie był salon tuningu Wizła? Wiem gdzie, całkiem niedaleko. No i zaraz zrobimy sobie tuning wizualny, zupełnie jak Need for Speed 2015. Obniżenie, negatyw, fajka w gębę, czapka z daszkiem i Ultra Sebix stuningowany. Także tutaj mamy jeszcze tu mamy garaż, przepraszam. Tu jest garaż, do którego możemy wjechać i w zasadzie stuningować sobie samochód, ale tam nie mam teraz co robić. Ech. O właśnie, teraz jak się nauczyłem tuningować w Fordzie, to może teraz będę mógł te skrzynie biegów dobrze poustawiać i tak dalej. No zobaczymy. I tutaj mamy salon tuningu wizualnego, tu będzie ukryty hajs. 50? A oni sobie jaja robią. Co jest? Czemu nie mówią do mnie psie? Yo dog. No dobrze.
I... ja pierdziu. Ale ten samochód nie wygląda tak źle, no. Nie wygląda wcale tak źle. I zobaczcie, początek gry, a my już możemy sobie samochód dość mocno stuningować. Do tej pory, uwierzcie mi, że... O Boże, jakie paskudne. Do tej pory piszą do mnie osoby: ej Lucek, doszedłem do tego momentu w Undergroundzie 2 i nie wiem, co zrobić dalej, podpowiedz. Trzeba swój samochód podnieść do poziomu wizualnego jakiegoś tam, żeby przejść do dalszego etapu gry. Naprawdę są osoby, które ciągle o to pytają. I to jest fajne, bo mogę się do czegoś przydać, jeśli chodzi o tą grę akurat. No, poszerzenia jeszcze kupić sobie nie możemy, ale ja to coś pokombinuję. Znaczy, może nie teraz, później sobie to jakoś tam spróbuję odblokować. Tak gdzieś w połowie gry, żeby sobie nie popsuć tej zabawy, bo też chcę sobie te samochody posprawdzać z tym bodykitem, to jest ważne. Przeszedłem już grę nie jeden raz, grając, można powiedzieć, że uczciwie. Znaczy, ja nie chcę tutaj jakichś tam na cheatach jeździć, czy nie wiadomo co, tylko chcę, aby te fajne, naprawdę super fajne rzeczy, jak bodykit poszerzony, było odblokowane troszeczkę wcześniej, żebym mógł sobie też sprawdzić dla innych samochodów, jak to wygląda. Tutaj laska coś do mnie mówiła, ale to nieważne, chyba. I tak, mamy drifty u sponsora, tutaj mamy... Damy radę go pokonać szybciusia? Chyba tak. Co to było? Widzieliście to? Co? What? Silnik mi wybuchł? Czy co? Dostałem unikalne jakieś tam maski, ale what the fuck? Co to było? Ej, ja czegoś takiego nie widziałem w Undergroundzie, znaczy nie specjalnie przyglądałem, tylko patrzyłem tam na inne staty, jakieś inne pierdoły, a tutaj nagle... Co to było? Ja sobie cofnę to nagranie i zobaczę, kurczę, zaraz, bo... Wybuchnę chyba. Oh my god, dobra, jedziemy. I tutaj to samo, nie? Najpierw się rozpędzamy, potem robimy mega power slide'a, przejechałem przez ludzi. Good drift. Jeszcze raz. Strefy, żebym nie zahaczył, ale moja fura teraz wygląda. Czuję się tak troszeczkę jak w tym. Jak w tym taxi. Jak to się dokładnie nazywało? Jakoś tam taxi. Ale co tam tak jeździł? Miał tą taksówkę hardkorowo. Też miał chyba Peugeot. Peugota. Dobrze się tym jeździ, co wy chcecie? Wygląda okropnie te światła z tyłu. Może nie tak źle, no. Widziałem gorsze tutaj tuningi. Ale co, już możemy sobie tam jakieś unikalne części zainstalować. Cofnę sobie to nagranie i zobaczę, co się kuźwa stało. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A was zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.